Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z TFT. Dzisiaj pokażę Wam top 5 najlepszych kompozycji w patchu 10.9 z TFT. Tak więc zaczynamy. Pierwsza kompozycja jest banalnie prosta. Jest ona w grze w tym secie od samego początku i jest to znana każdemu kompozycja czterech brawlerów oraz czterech blasterów. Czterech brawlerów oraz czterech blasterów dostało leciutkiego nerfa właśnie na tych cechach czteroosobowych, no ale tak jak wszystko inne dostało nerfa, więc nie będziemy się tym za bardzo przejmować. Jest to solidna kompozycja, bardzo łatwa do złożenia. Generalnie nie ma tutaj za bardzo o czym mówić, bo naprawdę jest to wszystko banalnie proste. Składacie czterech brawlerów, czterech blasterów. Do tego potrzebujecie oczywiście 8 poziomu lub to zagęszczenie, które teraz weszło niedawno, żeby mieć dodatkowe miejsce poprzez Force of Nature. Tak więc tak to wygląda. Jeżeli chodzi o itemki, to itemki potrzebujecie tylko na dwóch postaciach. Jest to MFK oraz Jinx, to są wasze główne carry. Na Jinx możemy sobie zrobić wiele itemków, ale najlepiej działa, wiadomo, Red Buff, Giant Slayer. Do tego możemy sobie wrzucić QSS-a, możemy sobie wrzucić Hurricane'a, zależy co tam potrzebujemy. Ja preferuję wrzucać jedną itemkę defensywną zawsze. Myślę, że to wystarczająco broni naszego głównego czempiona. Jeżeli chodzi o MFK, to wrzucamy sobie coś na damage, coś na manę, czyli Seraph oraz Rabadon. Będzie tutaj bardzo dobrze się sprawował. Na froncie jeszcze mamy tego Gravesa. Myślę, że Graves w tej kompozycji nie jest aż tak potrzebny, bo wiadomo, mamy wystarczająco frontlane'ów w postaci brawlerów, tak więc możemy wrzucić tutaj Ezreala. W sumie musimy wrzucić, żeby dostać też Chrono, ale bardziej chodzi o zmianę między Gravesem a Lucianem. Preferujemy Luciana, ale czy będziemy mieć Gravesa czy Luciana, to nie ma zbyt dużej różnicy. Ustawienie jest dosyć standardowe. Blitzcrank chce przyciągnąć jak najbliżej jakąś łatwą do zabicia postać pod Jinx, żeby ona się szybciej rozpędziła, i to jest pierwsza kompozycja, która będzie bardzo grywalna w tym patchu. Kolejna kompozycja jest dosyć ciekawa, nie była ona wcześniej grywalna w żadnym patchu, w sumie możliwe, że tam raz czy dwa razy była ona zagrana na specyficznych mapach, czy tam specyficznych światach, i chodzi tutaj o Celestia oraz Pirat. Naszym głównym carry będzie Jayce oraz Darius. Te dwie postacie są bardzo mocne na frontline, zadają one masę obrażeń i idziemy sobie tutaj w czterech Celestiali oraz czterech Piratów. Bardzo ciężko jest tego builda zebrać właśnie na 8 poziom, bo na 5 będziemy dosyć dużo rolować, ale ten build powinien wyglądać mniej więcej tak, że mamy sobie właśnie tych Piratów z przodu, Rakana oraz Xena. Wiadomo, że chcemy te postacie zebrać też na 3 poziom, jak będziemy rolować na 5 poziomie, i na 8 właśnie też dorzucamy Lulu. I jeszcze potrzebujemy tutaj Kasadina, i tak właśnie wygląda ta kompozycja. 4 Space Piratów, 4 Celestiali, 2 Mana Riverów, 2 Protektory oraz Mercenary. Jeżeli chodzi o itemki, to na Dariusa chcemy nastakować sławne Rabadony. Wiadomo po co. Składamy na nim jak najwięcej damage'u, żeby zwiększyć tą możliwość one-shotowania przeciwników oraz jak się zrestartuje po zabiciu przeciwnika, to żeby też mógł one-shotować kolejnego przeciwnika. Możemy tutaj wrzucić też Jult Gauntleta, możemy wrzucić Hextech Gunblade'a, możemy wrzucić, gdzie jest ta itemka, Ionic Sparka, który teraz obniża Magic Resisty, tak więc wiele itemków to możemy wrzucić jakąś itemkę defensywną, GA czy tam QSS-a, to już zależy co tam wam wypadnie. Jayce, który też powinien być na 3 gwiazdkach, fajnie by było, jakby był na 3 gwiazdkach, na niego składamy już troszkę bardziej defensywne itemy, możemy wrzucić Dragon's Claw'a, możemy wrzucić Thornmail'a oraz Hexteka, albo właśnie też Ionic Spark. A reszta itemków jest bardzo zależna od tego, co macie. Wrzucacie najlepiej pasujące itemki na dane postacie, żeby to jakoś tam funkcjonowało. Ale te dwie postacie będą waszymi głównymi postaciami, jeżeli chodzi o kierowanie. Hextech Gunblade możliwe, że nie jest tutaj w tej kompozycji potrzebny, bo już macie 4 Celestiali, ale jeżeli chcecie jeszcze bardziej się uleczyć, albo ktoś nie ma Red Buffa, albo Morello, no to tak możecie też zagrać. Jeżeli chodzi o ten build i jak go grać, to na 5 levelu
rolę chcecie całkiem dużo rolować, albo nadwyżkę, albo rerolla, żeby znaleźć właśnie Dariusa oraz Jace'a na trzeci poziom. O co chodzi w tym buildzie? Jest on dosyć ryzykowny, żeby go zagrać w normalnym świecie, tak więc polecałbym go grać w świecie, gdzie będziecie mieli albo więcej miejsca do rolowania, albo powiększoną ekonomię. Tak więc na świecie, w którym macie 125 HP, ten build jest ok, bo możecie przegrać early, a i tak za bardzo was to nie zaboli, oraz na tym świecie, w którym macie darmowego rerolla. W tych dwóch światach jak najbardziej polecam tą kompozycję, myślę, że jest bardzo mocna, oraz coś takiego troszkę ciekawego, coś innego, ale już widziałem, że wiele osób w lobby próbuje tą kompozycję grać, tak więc musicie dobrze skautować, żeby ktoś nie zabierał wam postaci. Trzecia kompozycja też powinna być już wam bardzo dobrze znana, bo jest to 6 Dark Starów. Tutaj pokażę wam dwa warianty, jakie możecie zagrać. Na początek będzie to klasyczne 6 Dark Starów, ale potem spróbujemy też coś innego. Tak więc na początek dajemy sobie 6 Dark Starów i co chcemy do tego dołożyć, żeby poszerzyć nasze grono cech. Do tego dokładamy sobie Ashe, żeby mieć Celestiala i pierwszego oraz Snipera. I do tego bardzo chcemy mieć w tej kompozycji Lulu, która uzupełni nam Mystika oraz Celestiala. Tak więc tak ta kompozycja wygląda, mamy tutaj Sorcererów, którzy zawsze się przydają, bo nawet takiemu Jinowi to podnosi damage, z tego co wiem. Bo te spell powery teraz tak właśnie działają. Każdy tam spell stakuje się właśnie z magic powerem. Więc fajnie to wszystko tutaj działa. Na Xerapha możemy wrzucić kilka itemków, bo jest to też postać bardzo mocna za 5 golda, która potrafi kierować. Ja bym polecał Ginsel oraz jakiegoś itemka defensywnego, może to być QSS, a może to być też Trapclaw, jak tam wam wypadnie. Ja preferuję troszeczkę bardziej QSS-a, chociaż dostał on nerfy w tym patchu, więc zależy co tam wam wypadnie, ale może to być albo Trapclaw, albo GA, albo właśnie QSS. GA raczej bym nie polecał wrzucać na niego, bo chcemy zatrzymać jak największą ilość BF swordów na Jina. Na Jinie oczywiście chcemy Last Whispera, Infinity Edge oraz jakąś itemkę defensywną. Może to być QSS, może to być GA. Co tam macie? Blue Tister? Raczej nie, bo z Celestiali się uleczycie wystarczająco dużo, że ten Blue Tister będzie wam po prostu zabierał jedną itemkę, a nie będzie on zbyt użyteczny. Tak więc tutaj też defensywny item GA albo QSS albo Trapclaw też będzie bardzo dobrym wyborem. Na Shaco chcemy mieć GA, Infinity Edge, Blue Tistera. Co tam wam wypadnie tak naprawdę? Tak więc duża ilość BF Swordów jest tutaj potrzebna w early game'ie, żeby mieć perfekcyjne itemki na Jina. Jin to będzie wasz główny carry, tak więc na Jina chcecie te itemki priorytetować. Nie chcecie wrzucać ich najpierw na Shaco, a potem myśleć co na Jina wrzucicie, bo Shaco ma wleciał na dwójkę. Tak się tego buildu nie gra. Jin jest głównym carry, na Jina wrzucamy wszystkie główne itemki. Lux stawiamy sobie z frontu, żeby ona też całkiem szybko zginęła i dała mocy naszemu Jinowi. Bardzo prosty build w teorii. Możemy też go zagrać innym wariantem pod 4 Vanguardów, żeby mieć troszkę lepszy front. Ale ja preferuję tą odmianę właśnie z 6 Dark Starami. Jest to kolejny, już trzeci build w patchu 10.9. Kolejny build, który wam pokażę w tym odcinku, to jest Vanguard Sniper. Bardzo prosty build, który ma fajne przejście, bo dwóch Vanguardów teraz dostało buffa. Tak więc łatwiej jest to złożyć w early game'ie i znaleźć to przejście. Zagramy sobie tutaj Leonkę i Mordekaisera. Możemy tą Leonę właśnie tam zamienić Jace'em, Wukongiem. Ja polecałbym w lejcie już stawiać tego Wukonga, bo zawsze jest to jakieś dodatkowe CC. Ale wiadomo, że musimy mieć ich 4. Tak więc Wukong będzie tutaj kluczowy w late game'ie, żeby właśnie to CC dołożyć. To też nam daje 2 chrono. Potem, bo idziemy sobie w Ashe oraz Jina jako naszych 2 głównych carry snajperów i do tego dokładamy Thresha, żeby mieć chrono oraz Mana Rivera chcemy tam potem dołożyć. Wkładamy sobie tutaj jeszcze Lulu pod Mystika oraz Karma, która da nam Darkstara, żeby ten Jin był jeszcze silniejszy. I tym buildem mamy Darkstarów, chrono, Mystików, Celestiali, Vanguardów,
Wszystko, co tak naprawdę potrzebujecie, żeby mieć bardzo mocną defensywę oraz bardzo mocną ofensywę. Ustawienie oczywiście standardowe Karma, bardzo blisko Gina, żeby dawać mu tego atak speeda. Do tego Ashe też stawiamy w drugim rogu. Tutaj jakąś postać wystawiamy na Baita, czy to będzie Vanguard, czy to będzie Thresh. Ja preferuję Thresha, bo te Vanguardy jednak na froncie o wiele więcej zrobią z tym dodatkowym armorem. Itemki już przedstawiałem w ostatnim buildzie, ale no tak na szybko, to chcemy mieć jakąś itemkę na Lulu, która daje manę. Preferowałbym tutaj Spear of Sojin, bo jednak po pierwszym kaście ten drugi cast będzie o wiele szybszy. No i na Gina już doskonale wiecie, Infinity Edge, Guardian Angel oraz Last Whisper to będą podstawowe itemki dla naszego Gina. Fajny build z łatwym przejściem, łatwy, jasny, late game'owy buildzik, który możecie zagrać. Tak więc też bardzo Wam go polecam. Spróbujcie sobie we własnych gierkach, żeby zerknąć, jak to działa. To jest właśnie ta druga wariancja, o której mówiłem wcześniej, czyli możemy grać 6 Darkstarów albo możemy grać Vanguardów. I to jest kolejna kompozycja w patchu 10.9. I piątą i ostatnią kompozycją, którą Wam pokażę w tym filmiku jako nasze najlepsze kompozycje na ten patch, to będzie Kaylee oraz przyjaciele. Pokazywałem już to chyba w ostatnim filmiku, w ostatnim patchu, jak ten build powinien działać. Mamy tutaj sobie Kaylee, która potrzebuje Valkyrie, tak więc dokładamy jej Miss Fortune. Z tym fajnie działa właśnie Ezreal, żeby miała też ona Blastera. Do tego dokładamy sobie Blitzcranka, dokładamy też Thresha. Są to niestety postacie dosyć late game'owe, tak więc musimy mieć jasne przejście, czyli jakąś mocną postać, która może trzymać itemki dla tych postaci. Dla Kayle będzie to Xayah, najlepszym item holderem. Może być tam gdzieś Lucian też zamieszany, bo będzie on dobrze trzymał itemki na MF-kę albo Ezreala. Zobaczymy, jak to pójdzie. Cho'Gath też jako nasz brawler na froncie bardzo fajnie się sprawuje. Do tego stawiamy też Shenna, żeby mieć tego Blade Mastera oraz 4 Chrono. I tak ten build właśnie wygląda. Generalnie jest tu bardzo dużo cech. Wszystkie cechy są potrzebne. Mana River, wiadomo, jest teraz dosyć mocny, tak więc chcemy go wykorzystać w pełni. Valkyria dostała troszkę nerfa, dlatego ten build polecam na końcu, bo możliwe, że nie będzie się aż tak dobrze sprawował. 4 Chrono dostało natomiast bardzo dobrego buffa, więc myślę, że to może być tutaj czynnikiem, który nam pomoże. Tych 4 Chrono chcemy bardzo wcześnie też trzymać w naszym buildzie, żeby jakiegoś tam snowballa otrzymać. Chcemy tego builda składać na win streaku, bo ciężko się go gra, gdy przegramy sobie early mid game'a i próbujemy znaleźć Kayle na dwójkę, MF-kę, Thresha gdzieś tam na 30 HP, gdy zrolujemy całego golda. Tak więc tego builda bym polecał tylko i wyłącznie, jak macie dużo HP i snowballujecie tą gierkę. Jeżeli chodzi o itemki, no to wiadomo, że na Kayle składamy te itemki. Atak speedowy, jest to Ginsa, może to być Hand of Justice, może to być Rapid Fire Cannon. Wszystkie takie itemki bardzo jej pomogą. Może to być też itemek defensywny zamiast Hand of Justice albo Ginsa. Ja lubię tutaj składać właśnie jakiegoś QSS-a, GA albo takie itemki. Na MFC polecałbym w tym buildzie Red Buffa też sobie złożyć, bo mamy tych dwóch blasterów i pomaga to bardzo poskromić jakichś tam tanków albo mocno frontlane'owe buildy. Tak więc tak to wygląda. Na Blitzcranku oczywiście możemy też wrzucić Zephyra, to zawsze fajnie działa, żeby tam podnieść jedną postać i przyciągnąć głównego carry. Więc to jest piąty build, ostatni build w tym odcinku. A jako bonusowy build chciałbym Wam tutaj pokazać klasycznie mech, pilot oraz infiltratorzy. Banalnie prosty build, który możemy złożyć. Składamy sobie tego mecha na froncie. Składamy sobie do tego tych infiltratorów tam z tyłu. I o co chodzi w tym buildzie? Po prostu na szóstym poziomie zatrzymujemy się i rolujemy jak najwięcej tylko możemy, żeby mieć nasze postacie na trzecim poziomie, czyli Ani, Rambla i z tyłu Shaco oraz Kai'Sa. To są te postacie, które chcemy mieć na trzecim poziomie. Są to 4 postacie. Zmniejszone zostały te procenty na otrzymanie tych postaci na trzeci poziom, ale i tak myślę, że jak będziecie sami grać tego builda w lobby, to powinien on działać wystarczająco dobrze. Jeżeli chodzi o itemki na naszego mecha, to chcemy mieć QSS-a, żeby nie został on podniesiony przez Zephyr, bo jest to nasz cały tank. Chcemy do tego mieć Titan's Resolve'a.
I trzeci itemek jest już dosyć sytuacyjny. Co wam tam wpadnie w ręce, to będzie ok. Myślę, że Thornmail jest bardzo, bardzo fajny. Ten Bramble Vest, może to być też Dragon's Claw, może to być Warmog. Co tam macie, co wam wpadnie? Na naszych głównych carry te itemki są dosyć standardowe. Morello Seraph, Demolition i Slabo Protector. Myślę, że Demolition jest, troszkę lepszy na Kaisie, jeżeli chcemy tam gdzieś później w lejcie wrzucić Demolitionista, jeżeli macie taką opcję. A na Shaco będą to po prostu itemki AD, czyli Infinity Edge, Guardian's Angel oraz Blood Tister. Standardowe trzy itemki, które składamy z BF-ów. I to jest taka kompozycja bonusowa, która już jest w grze, no, naprawdę od samego początku i po prostu wrzuciłem ją tutaj dla nowych graczy, żeby ona też sobie tutaj widniała, jak jakiś nowy gracz zerknie na te kompozycje. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Jeżeli wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba, napiszcie komentarz, co myślicie o tych kompozycjach. Ja się z wami żegnam i do usłyszenia.